Dzień dobry, witamy w kolejnym studiu dobrych praktyk podręcznikarni. Dziś naszym tematem przewodnim w przedszkolu są sylwety magnetyczne, czyli takie drobne magnetyczne obrazki, które przyklejamy z reguły do tablicy, ewentualnie układamy na podłodze, jeśli takiej tablicy nie mamy. Jest ze mną pani Dorota Grześ. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pani nauczycielem wychowania przedszkolnego, który może wykorzystuje takie właśnie sylwety magnetyczne. Do czego mogą posłużyć? Dzięki sylwetom możemy zrobić ilustracje do opowiadania, do wiersza, do bajki. Możemy zrobić inscenizację, taki teatrzyk. Dzieci mogą układać własne historyjki, tworzą własne historyjki na podstawie tych sylwet, tak więc no, możliwości są duże, a one przede wszystkim rozwijają dzieci. Tak? Jak dzieci same zaczynają coś tworzyć, to myślę, że to dla nich jest na plus. Co dzisiaj pani przygotowała? W jaki sposób będzie się ta praca z sylwetami odbywała? Dzisiejsze zajęcia przygotowałam temat dotyczący bezpieczeństwa, dokładnie bezpieczna droga do przedszkola. Dlatego mamy znak drogowy? Tak, na podstawie właśnie sylwet magnetycznych zrobimy z dziećmi ilustrację do naszego wiersza pod tytułem Bezpieczna droga do przedszkola. Zobaczymy zatem. Życzę powodzenia. W zajęciach wezmą udział dzieci ze Słonecznego Przedszkola w Białymstoku. Chciałabym, żebyście posłuchali wierszyka pod tytułem Droga do przedszkola, a bohaterami wierszyka jest Treflinka i Treflinek. Tutaj mam takie pudełeczko. Treflinka i Treflinek przygotowali dla was różne obrazki. Zanim zaczniemy czytać wiersz, chciałabym, żebyśmy sobie je nazwali, dobrze? To są? Drzewa. Te postacie są wam doskonale znane. Treflinka, Treflinek i jego mama. Świetnie. Treflinek, Treflinka i jego mama. Pasy. Mhm. Albo inaczej. Zebra, albo inaczej? Droga. Przejście dla pieszych. Tutaj mam takie, stoją przy drodze na jednej nodze. Znaki. Pięknie, położę je tutaj. To są? Chmury. To jest słońce. To jest zebra. Lasy. Pola. Chciałabym, żebyście pomogli Treflinkowi i Treflince. Ole, Nikosiu, schowałeś. Znacie tą rzecz? Pięknie, Stasiu, to jest sygnalizator. Teraz chciałabym, żebyście posłuchali wiersza i pomogli Treflinkowi i Treflince ułożyć drogę do przedszkola. Jak zauważycie któryś z przedmiotów, które pojawiły się w wierszu, to zawiesimy je na tablicę, dobrze? Teraz musicie uważnie słuchać, a więc zamykamy buźki. Ja sobie stanę tutaj z boku. Nikosiu, przesuń się troszeczkę dalej. Tak. Gotowe są wasze uszka? W takim razie posłuchajcie. Do przedszkola co dzień rano idzie Treflik. Proszę. I Treflinka z mamą. Proszę, Nikosiu. Ja wybiorę kolejną osobę, proszę. Iga. Chmurki. Stasiu. Drzewa. Proszę, Iga.
Słonko świeci. Proszę, Zosiu. Cieszą się trefliki dzieci. A po drodze lasy, pola. Proszę, Nikosiu. Oto ścieżka do przedszkola. Idąc drogą, spójrz na znaki. Proszę, Stasiu. Czy je znacie, przedszkolaki? Znak drogowy bardzo ważny, Nikosiu. Musisz zatem być uważny. Patrzeć w lewo, w prawo, w bok i na zebrę zrobić krok. Mamy coś, co nam pasuje? Tak. Proszę, Zosiu. Tutaj. Wybierz. Czy dzieci zgadzają się? Tak. Tak? Popatrzcie uważnie. Zosia przykleiła zebrę. A w naszym wierszyku była mowa o... Dobrze, Leosiu. Nikosiu, przepraszam. Proszę. Jak to? Mógłbyś przykleić. Już? Siadłeś? Posłuchajcie dalej. Musisz zatem być uważny, patrzeć w lewo, w prawo, w bok i na zebrę zrobić krok. Zebra to nie tylko zwierzę w zoo. Przejście pieszych znaczy to, gdy chcesz przejść na drugą stronę, przechodź po pasach i gotowe. Gdy chcesz jechać samochodem, musisz znać znaki drogowe. Droga wcale nie jest łatwa, gdy na skrzyżowaniach światła. Proszę, Iga. Kolorowe światła 3. 1. 2. 3. Też pokażą drogę w mig, gdy światełko jest zielone. Zielone. Auta jadą w swoją stronę. Gdy czerwone się zaświeci, stoją auta, wiedzą dzieci. A gdy światło jest pomarańczowe, to do jazdy są gotowe. Te zasady musisz znać. Na czerwonym długo stać, na zielonym ruszaj w drogę i na pasach postaw nogę. To sygnalizator świetlny jest. Dla nas bezpieczeństwa test. By bezpiecznym być na drodze, poznaj te znaki drogowe. Dziękuję Wam, że wysłuchaliście wiersza. Teraz mam do Was kilka pytań. Czy pamiętacie, z kim Treflinek i Treflinka idą do przedszkola? Proszę, Wiktoria. Z mamą. A czy dzieci mogą bez mamy, bez opieki chodzić do przedszkola i wracać z przedszkola? Jak myślicie? Nie. Nie, tak. Dla własnego bezpieczeństwa muszą być pod opieką rodziców. A proszę, powiedzcie mi, czy poznajecie znaki, które Treflik i Treflinka mijały na swojej drodze do przedszkola? Czy potraficie je nazwać? Rozpoznajecie? Proszę, Wiktoria. Znak. To proszę podejść do tablicy. Zaraz pokażemy wszystkim, który to znak stopu.
Proszę, dziękuję. Ten znak to jest znak stop. Czy wiecie, co on oznacza? Tak. Proszę, Stasiu. Się zatrzyma. Tak, że jeżeli widzimy ten znak, auto musi koniecznie się zatrzymać. Czy rozpoznajecie jeszcze jakieś znaki? Proszę, Stasiu. Że pierwszeństwo na drodze się kończy. A pokaż, który to znak. Pięknie. Tak, ten znak oznacza, że kończy się droga z pierwszeństwem. Stasiu, to jest też bardzo podobny znak. Odszukasz go? Bardzo podobny do tego, który... Że się zaczyna. Tak, ten znak informuje nas, że to jest droga z pierwszeństwem. Pięknie. Czy ktoś jeszcze rozpoznaje? Proszę, Iga. Potrafisz nazwać? Że niedaleko jest znak. Co ten znak informuje? Znak, że pan idzie na pierwszy. Tak, dziękuję, bardzo ładnie. Znak informuje, że jest przejście dla pieszych. Pięknie. Czy jeszcze rozpoznajecie jakieś znaki? Proszę, Nikoś. To wybierz któryś, a my zaraz wspólnie spróbujemy nazwać, co on oznacza. Dziękuję. Wiesz, Stasiu, co on oznacza? Że nie można za nim parkować. Tak, brawo. Ten znak oznacza, że nie wolno parkować i zatrzymywać się. I zostały nam jeszcze dwa znaki. Zobaczcie, jeden jest taki żółty, a drugi jest niebieski. Czy widzieliście takie znaki na drodze? Tak. Tak, a czy wiecie, co one oznaczają? Tak. Proszę, Stasiu. Że nie... Takie znaki oznaczają, że pokazują, jak jechać. Tak, i ten znak jak nam pokazuje, jak mamy jechać? Jechać prosto. Tak, czyli mamy jechać prosto. A ten znak? Nie wiem. A czy dziewczyny wiedzą? Nikoś? Nie, w takim razie to wam powiem. Ten znak oznacza ustąp pierwszeństwa. Gdy kierowca widzi ten znak, musi uważnie się rozejrzeć, bo z prawa albo z lewa mogą nadjeżdżać autka, które musi przepuścić. No pięknie. Znacie znaki drogowe? Za chwilę. To jeszcze mam dla was pytanie. Do czego służy sygnalizator świetlny? Proszę, Nikoś. Żeby samochody wiedziały, jak jechać, bo jest przejście dla pieszych i ludzie mogą wtedy przejść. Pięknie, tak. On informuje auta, kiedy mogą jechać i pieszych, kiedy też mogą iść. Dobrze, a jak myślicie, dlaczego są potrzebne znaki drogowe? Stasiu? Żeby wszyscy wiedzieli, jak jechać i żeby nie było żadnej pomyłki. No pięknie, tak. To są takie wskazówki dla kierowcy, które mówią o tym, jak mają jechać. A czy wy w przyszłości chcielibyście zostać kierowcami? Tak. Tak? To chciałabym sprawdzić, czy się nadajecie prowadzić... Matematykę. Och, ty matematykę. Ale ja to nie też. Wyklucza tego, że mógłbyś też i jeździć autem. Chciałabym, żebyśmy się teraz pobawili w autka. Za chwilę dostaniecie ode mnie kierownicę. Proszę, Stasiu. Proszę. Proszę. Proszę, Nikoś. Proszę. Chcesz się zamienić? A ja będę sygnalizatorem świetlnym. Jeżeli pokażę światło czerwone, to znaczy, że ja jestem z tobą. Auta się zatrzymują. Jeżeli pokażę światło zielone, to jedziemy. A jeżeli pokażę światła żółte, tak, to trzeba się przygotować. W takim razie wstańcie, proszę. Tak, Stasiu, proszę. Autka jadą w jednym kierunku, jedno za drugim i uwaga, autka nie mogą się ze sobą zderzać. Thank you.
Pięknie. Myślę, że bez problemu zda Ci prawo jazdy. A teraz proszę, odłóżcie pufki i w przyszłości zostaniecie wspaniałymi kierowcami. Zapraszam na dywan. Ja tam bym chciał mieć wyścigówkę. Wyścigówkę? Przyniosłam Wam dzisiaj jeszcze pasy. No właśnie. Mam takie pytanie. Czy Wy wiecie, jak się przechodzi przez jezdnię wtedy, kiedy nie ma sygnalizacji świetlnej? W takim razie Tereflinek i Tereflinka chętnie Wam o tym powiedzą. Posłuchajcie. Przejście przez ulicę wcale nie jest trudne. Najpierw popatrz w lewo, potem popatrz w prawo, potem jeszcze raz w lewo. Jeśli nic nie jedzie, możesz przejść bezpiecznie. Ten drogowy przepis trzeba znać koniecznie. Jaka jest zasada przejścia przez jezdnię, kiedy nie ma sygnalizacji świetlnej? Proszę, Stasiu. Rozglądamy się w tą. A jeśli nic nie jedzie, to przechodzimy, a jeśli coś jedzie, to czekamy, aż przejedzie. Pięknie. Jasio powiedział w tą i w tą. Czy Wy potraficie nazwać strony? Najpierw w lewo, potem w prawo, w lewo i dopiero jeżeli nic nie jedzie, możemy przejść. Treflik i Treflinka chciałyby dzisiaj nauczyć Was przechodzenia przez jezdnię wtedy, kiedy nie ma świateł. Kto chciałby spróbować z Treflinką i Treflisiem przejść? Zapraszam Wiktorię i zapraszam Igę. Z kim chciałabyś iść? Z Treflinką. Proszę. Tobie przypada Treflis. A my spróbujemy pomóc dziewczynom, mówiąc wiersz. Czy dziewczynki wiecie, która to jest strona lewa, a która to jest prawa? Na pewno. W takim razie uwaga, spróbujemy razem. 3, 4. Przejście przez ulicę nie jest trudną sprawą. Najpierw popatrz w lewo, potem popatrz w prawo, potem jeszcze raz w lewo, jeśli nic nie jedzie, możesz przejść bezpiecznie. Ten drogowy przepis trzeba znać koniecznie. Chciałabym, żebyśmy się pobawili teraz w echo. Echo powtarza, więc najpierw powiem ja, a Wy spróbujecie powtórzyć za mną, dobrze? Przejście przez ulicę. Nie jest trudną sprawą. Nie jest trudną sprawą. Najpierw popatrz w lewo. Najpierw popatrz w lewo. Potem popatrz w prawo. Potem popatrz w prawo. Potem jeszcze raz w lewo. Potem jeszcze raz w lewo. Jeśli nic nie jedzie. Jeśli nic nie jedzie. Możesz przejść bezpiecznie. Możesz przejść bezpiecznie. Ten drogowy przepis. Ten drogowy przepis. Trzeba znać koniecznie. Trzeba znać koniecznie. No pięknie. Odłożymy Treflinkę. To już tyle sobie rzeczy powiedzieliśmy o tym, jak bezpiecznie należy zachowywać się na drodze. A teraz mam dla Was taką zabawę. Prawda, fałsz. Jeżeli zdanie będzie prawdziwe, chciałabym, żebyście klaskali. A jeżeli zdanie będzie fałszywe, wstajemy na nóżki i tupiemy. Wstajemy na nóżki i tupiemy. Gotowi jesteście? Przejście dla pieszych to inaczej zebra. Tak. Znaki drogowe,
kierują ruchem. Tak, pomagają, oczywiście, że tak. Czerwone światło oznacza stój. Tak. Światło pomarańczowe oznacza, że możemy jechać. No pewnie, że to jest nieprawdziwe. A które światło mówi, że możemy jechać? Zielone. Oczywiście, że tak. To trzeba o takie kupić. Mieliśmy klasę. Ale to było nieprawdziwe zdanie. Bo na pomarańczowym musimy przygotować. Uwaga, ostatnia zagadka. Sygnalizator ma trzy światła. Dobrze, usiądźcie. Jeszcze chciałabym pokazać Wam jeszcze jeden obrazek. Zobaczcie. Co widzimy na obrazku? Proszę, Stasiu. Też sygnalizację dwóch światł. A no właśnie. A więc sygnalizator może mieć trzy światła albo dwa. No to w takim razie popatrzcie uważnie na obrazek i proszę, może uda Wam się powiedzieć, kiedy sygnalizator ma trzy światła. Proszę. Jak jedzie samochód, a jak ma dwa, to przejście dla ludzi. Pięknie, tak jest. Dla aut sygnalizator ma trzy światła, ale dla pieszych sygnalizator ma dwa światła. Tak jest. Przyczepimy sobie tutaj, żebyście wiedzieli i pamiętali. I jeszcze przyniosłam ze sobą taki woreczek, w którym mam... Tak, taki mój przedszkolny woreczek, który zawsze ze mną jeździ do przedszkola. Tutaj mam takie śmieszne... Nikosiu, poczekaj chwilę, damy szansę innym dzieciom, dobrze? A pani jest pani przedszkolanką. Tak, pracuję z dziećmi. A, ja wiem. Czy wiecie, do czego służą te przedmioty? Tak? Proszę, Stasiu, wiesz? Na zdrowie. Do widoczności na drodze. Tak, pięknie. Te przedmioty są po to, żebyśmy byli bardziej widoczni na drodze. To jest kamizelka odblaskowa. Zakładamy ją wtedy, kiedy idziemy na spacer, albo kiedy autko się zepsuje, musimy zatrzymać się i naprawić w nocy, żebyśmy byli lepiej widoczni. To są? Odblaskowe bransoletki. Tak, odblaskowe bransoletki. Mogę poprosić jedną rączkę? Można ją założyć na rączkę. Można ją... dziękuję, dobrze? Poczekajcie cierpliwie jeszcze chwilkę. Można ją założyć na rower. Można ją przyczepić do torby, do plecaka. One są wykonane z takiego tworzywa, że jak zaświeci na nie światło auta, to one zaczynają robić się odblaskowe, dają blask. No i tutaj jeszcze mam takie światełka, zobaczcie. Do rowerów takie są. Tak, zazwyczaj to są przy rowerach też po to, żeby rower był widoczny, tak, i żeby było bezpiecznie, tak jest. No dobrze, to odłóżcie te przedmioty. Poproszę. Usiądźcie proszę w kółeczku, ja zrobię czary-mary. Widzę pięknie siedzące dzieci. Bardzo dziękuję Wam za zajęcia. Myślę, że od dzisiaj będziecie bezpiecznie poruszać się po drodze, a ja chciałabym, żebyście też byli bardzo widoczni. I mam dla Was niespodziankę. Odblaskowe opaski. Wiem, że już niedługo pójdziecie do szkoły. Chciałabym, żebyście je przymocowali albo sobie na rączkę, albo do plecaka i pamiętali o tym, żeby zawsze bezpiecznie wrócić do domu i żebyście zawsze byli widoczni. No przykro mi, ale po dwa nie starczy.
Więc każdy będzie mógł sobie wybrać, jaką będzie chciał, dobrze? Proszę. Proszę. Może następnym razem? Tylko taką samą. Ze mną. Ja sobie otworzę. Dziękuję Wam za zajęcia i życzę Wam miłego dnia. Zakończyliśmy zajęcia o bezpieczeństwie i ruchu drogowym z przedszkolakami ze Słonecznego Przedszkola w Białymstoku. Prowadziła je pani Dorota Grześ i okazuje się, że sylwety magnetyczne to był w zasadzie punkt wyjściowy do kolejnych aktywności, do dużego i ważnego tematu. Tak, temat bezpieczeństwa jest bardzo ważny w przedszkolu. Realizowany jest zazwyczaj na początku września, kiedy to wszystkie dzieci idą do szkoły. I takim uzupełnieniem tych zajęć byłaby wycieczka na skrzyżowanie. Uczylibyśmy się, przechodzilibyśmy przez przejście dla pieszych oznaczone sygnalizacją i przechodzilibyśmy przez przejście dla pieszych, gdzie nie ma tej sygnalizacji. Sylwety mogłyby być też użyte w zabawie dowolnej dzieci, na przykład do zrobienia mankiety, czy do stworzenia własnego miasta, tak więc dzieci mogłyby posłużyć się i znakami drogowymi, i przejściem dla pieszych i stworzyć własną ulicę do zabawy. A przy dużo większej grupie, gdyby tych dzieci było 20, 5, tak jak jest w pracy codziennej, to one też miałyby wszystkie szanse wykorzystać czy sylwety, czy na ile by się to dało przełożyć? Wydaje mi się, że przy większej liczbie dzieci bardziej byśmy utrwalili te wiadomości, które przekazywaliśmy na zajęciach, ponieważ zadziałoby się tak, że dzieci po prostu po kilka razy powtórzyłyby tą czynność, tak, bo wszystkim zazwyczaj nie starczyłoby, wszystkim dzieciom nie starczyłoby sylwet, więc podejrzewam, że przyćwiczylibyśmy razy z jedną grupą, a potem z drugą grupą, tak, więc każdy miałby szansę, żeby taką sylwetę móc zawiesić, móc ją wziąć w rączkę. I bardziej byśmy utrwalili wiadomości, które chcielibyśmy przekazać dzieciom. No i oczywiście pamiętamy o tym, żeby była też zabawa ruchowa, rozwijanie motoryki. Tak, tak. Jakie jeszcze elementy kluczowe były w tym scenariuszu zawarte? Nie zdążyłam wszystkiego tutaj z dziećmi zrobić. Ograniczenia były czasowe. Natomiast zaproponowałabym dzieciom jeszcze układanie znaków drogowych z rozciętych papierku, z rozciętego kartonu. Przyklejalibyśmy na duży karton, tworzylibyśmy taki plakat znaków drogowych. Fajną taką kartą pracy byłaby sygnalizacja świetlna, gdzie dzieci musiałyby po prostu uzupełnić kolory w odpowiedniej kolejności, zwracając chwalić, na to że uwagę. To czerwone jest tak, na górze, tak, zielone tak, na dole. W takiej kolejności, w jakiej pokazuje sygnalizator. Bardzo Pani dziękuję. Pamiętajmy, że to bezpieczeństwo drogowe jest tematem powszednim i bardzo, bardzo ważnym, szczególnie w tym wieku między 3 a 6 rokiem życia, kiedy uczymy dzieci podstaw. Mam nadzieję, że czujecie się zainspirowani naszymi warsztatami. Do zobaczenia w kolejnym studiu dobrych praktyk podręcznikarni. Thank you.